Test, 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 test. Dobra, w dzisiejszym odcinku dużo analiz nie będzie, bardziej skupiłem się na Fedzie, co teraz tutaj robi, a także wyjaśnię tak zwany efekt, gdzie teraz jesteśmy w rynku, jak bardzo popularne są teraz rzeczy i czy należy już liczyć na koniec w ogóle tutaj bermarketu i już jest wszystko pozemetane. Więc dzisiaj o tym właśnie bym tutaj opowiedział, a także dalszy ciąg Gemini kontra Genesis i ja tam nie doczytałem się zbytnio, a dopiero ostatnio. Co właściwie ma Barry Silver i ten Silver? I jak to wygląda? To nie jest już tylko bułka z masłem. Także zaczynamy. Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy! Wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, po nią zgłoście się do doradcy inwestycyjnego. Jak chcecie, zatrzymajcie sobie na chwilę, przeczytajcie tutaj te, te rzeczy yy, w tym zamieszczeniu, jak się z nimi to zgadzacie, to możecie dalej to wszystko oglądać, ten cyrk na jednokołowym rowerku. Dobra, dzisiaj. Dzień pod, tutaj pod DXY, wczoraj jeszcze, jeszcze nagrałem się jeszcze taki filmik o DXY No i jak widać wszystko na razie tutaj weszło, nie odzyskaliśmy kolejnego poziomu DXY Ja tutaj akurat to wyłączę ok? Nie odzyskaliśmy tego poziomu Tutaj widzimy, że nie przeszliśmy też tutaj właśnie tego Fibonacci I teraz idziemy taką bear flagą Która zaczyna tutaj zataczać w tej chwili Niższe dołki i niższe wierzchołki, czyli schodzi w taki jakby trójkąt Więc nie będę tutaj długo, długo, pokazywał, to jest właśnie DXY Zobaczcie jak ładnie tutaj idziemy No i tak długo Widać, że mamy taki trójkąt jakby prostokątny się robi, tylko że to jest na samym dole, więc to Jest jakby taka bare tak? Szkoda, że nie ma tutaj wolumenu Do tego, bo można było zobaczyć jak to wygląda Ale na razie Na czymś trzeba skupić Jeżeli Ten DXY nie odzyska tej, tej, tej strefy 103 tam 400, 103 500 Dobrze no to nie ma sensu myśleć, że nagle wybijemy idziemy do góry i cały rynek spadnie, teraz bardziej bliżej jest do spadku poniżej 103 i wtedy byśmy mieli całkiem niezły run, po którym pewnie ten DXY doszłoby do około 100 i byłoby zawrócenie. Czyli giełda mogłaby nawet dobić do powiedzmy swojej takiej przebić te, te 4000 i pójść tam troszeczkę dalej. Ja tylko tutaj. Pokażę szybko SMP. Jak, jak ładnie, spójrzcie, SMP dotarło tutaj do oporu. E, zobaczcie Fibonacci 50, mierzone od tego szczytu tutaj, tego dołka. Ale teraz widać, że ma szansę dojść tutaj do e, 4000 czyli właśnie do Fibonacci 61, do Golden Pocket, ok? I może to będzie właśnie to podbicie finałowe, może jeszcze będzie przebicie i dojdziemy tutaj powiedzmy do, do tego wielkiego oporu tutaj sprzed już xx niepamiętnych czasów, czyli tam 4100 i wtedy byłoby nurkowanie, bo wtedy FED prawdopodobnie powie, że no nadal będziemy tam, nie wiem, podwyższać stopy i takie inne rzeczy, dobra? Także dzisiaj to jeszcze pokażę. W tym, w tym momencie, w tej chwili, tak jak popatrzymy, mamy tutaj dywergencję na razie taką bearish, dobra? i yy, w tym momencie, jeżeli jeżeli to yy, wszystko tutaj był wzrost, to była fala druga, ładnie się zatrzymała tutaj i teraz będziemy robić tutaj, nie wiem, falę trzecią, no to by było całkiem wysoko. Całkiem, całkiem duże wybicie przed klęską yy, żywiołową. Patrząc na. Patrząc jeszcze wcześniej na USDT dominację, USDT dominację, weźmy sobie na, tutaj na dniówkę. Na razie wszystko tak, jak tutaj lecimy, bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy, i tutaj, no, myślałem, że będzie też raz, dwa, trzy, ale tak długo jak jesteśmy tutaj na tym suporcie 7-9%, to na razie um, układa się to w ten deseń, że moglibyśmy mieć taką tutaj korektę, a następnie cena bitcoina by spadała. Na razie jednak. Jakbyśmy przebili ten support, to wtedy Bitcoin by nieźle tutaj pograsował. I patrząc sobie na Bitcoin w tej chwili, tutaj mamy dosyć taką ciekawą strefę, gdzie mamy Golden Pocket mierzony od tego szczytu tutaj do tego dołka oraz jednodniowy poziom, który nas tutaj trzyma i dzisiaj tenko cena doszła do... 17500, nie wiem czy pamiętacie, wczoraj pokazywałem tą hitmapę i mówiłem, że uważajcie tu jest taki zasięg tego, tych bitcoinów, że tutaj jest bardzo silny poziom, 17500, zresztą podałem 17500 chyba w wczorajszym tytule. No i teraz doszliśmy tutaj i wydaje mi się, że to mogłoby być zakończenie trzeciej tutaj fali lokalnej, spójrzcie, tutaj jest, tu mam lokalny, lokalny Elliot, o, tutaj musiał ją trochę zniżyć, dobrze, i tylko czekam aż na zakończenie i będzie i wtedy możemy zacząć tą żółtą falę 4, czyli byłaby taka większa korekta, powiedzmy nawet do 17 tysięcy a następnie jeżeli nadal to jest taki ruch, można było iść tutaj do piątki tylko, że to wszystko ulegnie teraz y, troszeczkę zaniżeniu, to już nie będzie na takich poziomach, więc spokojnie, najważniejsze żebyśmy y, y, żebyśmy tutaj utrzymali value area high, to wtedy będzie po prostu, nowe targety do góry będą jeżeli nie utrzymamy tego i wrócimy tutaj no to raczej przygotujcie się, bo tutaj 17 tysięcy jest całkiem silny, silny poziom. Ethereum, coraz więcej mówi się o Ethereum, coraz więcej mówi się o tym wszystkim. Jednak Ethereum zaczęło tutaj dobudowywać w tej chwili taki powiedzmy konsolidację. Weźmy sobie na pół godzinówkę. No i mieliśmy, zobaczcie, jedno wyjście. Niesukcesywne, niesukcesywne, ok? Tu mamy taki jakby kanał, dobrze? I w tej chwili mamy jakby nie było robienie... Head and Shoulders, nawet widać to tutaj, zobaczcie, na wolumenie, Mamy niższe dołki. Tutaj było wybicie i teraz pytanie, czy to będzie wyższy dołek? Ok. Jak nie, to tylko było wybicie kolejne z niższym szczytem i e, e, ciśniemy tutaj e, do dołu. Ok. RLC w tej chwili tutaj dobrze zaczyna wyglądać. Weźmy sobie, zobaczmy RLC. Dobrze. Więc RLC przyrytestowało tutaj dolny poziom 1.30. No i w tej chwili teraz, jak się zakończy ta ta świeca, ona jest tutaj 4-godzinowa, weźmy godzinową. No to tutaj mógłby być miejsce, właśnie na, na odbicie. Tylko zobaczymy teraz, czy Bitcoin nie będzie się dalej cofał, bo już troszeczkę osiągnął. Wtedy wszystkie te koiny miałyby tutaj takie fajne zejścia i można by było iść dalej. No RLC ma bardzo duży pakiet konsolidacyjny, więc może się odbić, właśnie tak jak inne monety, nawet na tutaj 2 dolary. Więc warto to, warto tutaj to sprawdzać. Tak? Czyli jak ktoś tutaj patrzy i ten poziom był taki silny, no to yy, wiadomo, yy, żeby ryzy nie ryzykować, yy, nie wiadomo jakiej straty, trzeba mieć tutaj stop lossy, no i wtedy można operować. Atom, też double top podobny, trochę wyczerpany, też czekam na jakiś pullback. W tej chwili Atom jest tutaj troszeczkę za drogi, myślałem, że tu po tym wyjdziemy i pójdziemy do góry na 12, ale to mówiłem, że jak będzie powyżej tego ostatniego high, nie wyszliśmy. Więc to jest B, teraz by było trzeba C, i tu zobaczcie, bardzo piękny motyw się tutaj robi na y, tym, y, na 10,5. Tak, na 10,5, całkiem, całkiem dobry. Nir też jeszcze fajnie tutaj wygląda na Narites. Widać tu już overlap tych fal, więc Nir teraz mógłby mieć takie podbicie tutaj i, tylko tutaj trzeba to zanieżyć, O, w tej chwili tutaj do 40 albo do 60, bardzo tutaj dobrze by było, i potem. Gida tutaj do dołu na powiedzmy 1,40 na przykład, bądź nawet bądź nawet na powiedzmy 1,4. To by było tutaj niszczyciel, niszczycielsko trochę by było. Weźmy jeszcze, zobaczmy sobie nasz maker, który tutaj ładnie tak piłowaliśmy. No i dobra, maker zobaczcie, zaczyna gruntować się tutaj na tym suporcie, co wcześniej mówiliśmy na około 600 tam, 5, 610 w tym miejscu, tutaj był dzisiaj za 610. I y, jeżeli tutaj znajdzie ten support, no to uważacie, bo on znowu może cykać do góry. Podobnie jak koledzy, na przykład Ala Awe. Tylko te takie konsolidacje tutaj to mi się nie za bardzo y, podobają. Chciałbym, żeby bardziej znalazły one bazę tutaj na y, tym wiłapie. Fed AI, y, piąta fala osiągnięta. Tutaj już to podawałem. Tutaj było dobre wejście na właśnie na shorta A, B i teraz już jest C. Jestem spokojnie, jeżeli cena się teraz tutaj utrzyma, czyli na przykład nie wiem, jak ktoś bierze tu w tej, w tej strefie ma ordery, no to wiadomo, że ryzyko, żeby nie, nie zgwałcić się gdzieś w tym miejscu. Gala, gala bardzo ciekawa dzisiaj, więc gala tak poszła już bardzo wysoko i teraz wychodzi z tego trójkąta dołem, i w tym momencie. Jest tutaj na order bloku, ale tutaj istnieje strefa wyłamania tego trójkąta, znajduje się w tym miejscu na około 0.0322 I tutaj mamy całkiem ciekawą strefę, gdzie mamy order bloki, Fibonacci, 40 i 50, target wyłamania plus poziom A jeszcze niżej znajduje się tutaj na 2 też dwa order bloki. Price action tak samo jest, więc yy, myślę, że może być tutaj takie podbicie i wtedy zobaczymy czy to będzie tylko taki retest tego trójkąta, tego, tej, tej krzywej i wtedy dzida do, dołu, czy może jednak zrobimy tą falę piątą i wtedy normalnie ABC duża korekta. Dziękuję. Na większej osi wygląda to mniej więcej yy, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Więc sami sami widzicie, że to już no dużo podpompowało, tak? Tam sporo wiadomości różnych było typu Właśnie, że studio filmowe oni otwierają. Także gala może być jednym z tych monet, które mają przed sobą bardzo dużą trajektorię. No spójrzcie, ktoś nie uchwycił gali, ale spójrzcie, gdzie jesteśmy na gali. Spójrzcie. Spójrzcie, jesteśmy na gali. Jesteśmy nigdzie. Spójrzcie, jesteśmy nigdzie na gali. Nigdzie. Nigdzie. Nawet jakby gala była teraz po 5 centów, tutaj, ok, cały czas, to i tak jest nigdzie. Zobaczcie, gala była po 50 centów. Po 50 centów. Więc sami widzicie, że. Jest tutaj yy, dobrze porobione. No i dobra, jeszcze tylko KOTI. Yy, te wydarzenie tutaj w KOTI ma być pod koniec stycznia, pamiętajcie. Piękny był Berites teraz, tu nikt by nie chciał tej monety. I szybko Zelikę, która odwaliła piękny kawał roboty. Myśmy tą Zelikę tutaj śledzili, pamiętajcie, Na tym dużym, dużym, dużym wykresie. Zresztą to chyba dawałem na. A właśnie tam, też w płatnej grupie, także bardzo pięknie tutaj wyszliśmy. No, i teraz, też pytanie: dokąd będzie ten tutaj retest? Wydaje mi się, że teraz trochę taki będzie cool tam. Dobra, idziemy dalej. A tutaj są moje zrzutki zapisane. Dobra, idziemy dalej. Więc yy, dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o tak zwanym yy, Minski Cycle, In, inaczej Miński Momentum, Minskim Efekt. Ok, więc pierwsza faza, jaka jest, wtedy sobie zobaczycie, gdzie mniej więcej jesteśmy na rynku. Dobra. Pierwsza faza jest, to są tak zwane faza przewagi, okay? czyli tutaj mamy stopy procentowe, zwykle w tym środowisku, są nadal do góry. Dobra. Później mamy ciężko dostępne kredyty, czyli tak jak jest teraz, tak? Inwestorzy jest, mają strach, więc prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w tym miejscu tutaj, tak? Następnie potem zaczyna się faza spekulacji, czyli stopy do dołu. Także myślę, że to potrwa gdzieś około. 6 miesięcy Easy, dobra? Kredytowanie. Wszystko rośnie God Mode, czyli tutaj zaczyna się właśnie, to jest ta spekulacja, tak? I Tutaj zaczynają się wszelkie inwestycje, tu wszystko rośnie, w co nie włożysz płyty etyrium, nagle masz 25 etyrium, o rany, co robić z kasą, kasa wszędzie, lewo, prawo, chcesz tysiąca, nie ma problemu, chcesz 10 tysięcy, nie ma problemu, ktoś tam zbiera jakiś pricel, chcesz coś tam, nie ma problemu, wsadzamy, tam. aby tylko się zapisać, aby tylko iść liczyć x500, x200, x100 i po prostu zbierać, zbierać, zbierać em, i pełno różnych rzeczy. Następnie tutaj w tym miejscu jest to faza skamu, tutaj zaczyna się już przegrzanie. Wszędzie kredyt, nikt nie szanuje pieniędzy, każdy kupuje po prostu wszystko. Wszystko, 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 wszędzie, tak? Moon 5000 X. I później zachodzi właśnie ten taki moment, w którym właśnie mamy 3AC, czyli Miński moment, 3AC, czyli właśnie to, co dzisiaj powiem właśnie o barem Silvermanie i Silvercie, znaczy Silvermanie potem FTX i te inne sprawy i tu dochodzimy do tego momentu, ponieważ stopy procentowe znowu idą do góry, stopy procentowe idą do góry. Wiele firm, wielu inwestorów, wiele różnych modeli funkcjonowania ma właśnie pułapkę, tak? Czyli jest pułapkę w pułapkę takiego niskiego jakby obycia i pamiętajcie, że istnieje taki bardzo prosty model. Ja to może nagram na właśnie Fiat Marins ten odcinek akurat, że bardzo łatwo porównać to z takim normalnym środowiskiem. Jeżeli ktoś, taki survival, jest w stanie sam przeżyć, czyli sam wytworzyć sobie jedzenie, to przeżywa. I to możemy porównać do firm typu Tier 1. Okay? Jeżeli jednak ktoś zależy od sklepu cały czas i nic nie umie zrobić, okay, to jest Tier 3. I teraz, jeżeli firma nic nie produkuje, tylko bazuje na tanich stopach kredytowych, na kredycie i w ogóle, to jest to firma. Tier 3, zero zabezpieczenia, zero jakichś tam myśli, zero jakiegokolwiek planu tam na przyszłość, po prostu teraz, teraźniejszość, kredyty i ten. I teraz taki survival, prawdziwy człowiek, on sobie tam zrobi sam, produkuje żywność i tyle. Jeżeli firma produkuje jakąś wartość, to ona się utrzyma. To są firmy Tier 1. Więc co się dzieje, jak na przykład nie ma żywności? No, człowiek umiera. Co się dzieje, jak nie ma żywności, czyli nie ma kredytu? Bo tylko firma bazuje na kredycie, a nie jest w stanie sama wytworzyć pieniędzy. Czyli z swoich usług, swoich rzeczy nie jest w stanie sama tego wytworzyć, tylko żyje po prostu na, na kredycie. Tam prowadzi jakieś działalności, ale głównie jakieś tam powiedzmy no, pozyskiwania, fundowania i takie tam różne kontrakty, tak, bez jakiegoś tam wymiernego produkowania wartości, ta firma też kipnie. I to jest właśnie w tym Mińskim tutaj momentum. I tutaj właśnie są dużo, jest bankructery i znowu jest strach. Więc gdzie jesteśmy? Prawdopodobnie jesteśmy gdzieś dopiero na tym miejscu, na tym miejscu, okay? Gdzie w tej chwili tutaj właśnie smart money ma przewagę, ponieważ oni tu byli wiele razy i zaczynają brać. Czyli tak jak robimy to my, patrząc właśnie na te wszystkie tutaj przeceny i mając takie tutaj strategie. Tu jeszcze Hall of Fame. Dzisiaj bardzo ładnie. Volatility bardzo duże. Tak jak wytłumaczyłem to właśnie dzisiaj DXY. Bardzo prosto na tych yy, poziomach, że nie odzyskaliśmy, próbowaliśmy, nie odzyskaliśmy i nie odzyskaliśmy. Czyli, jak już tutaj było nieodzyskanie, pocisnęliśmy do dołu po całości i wtedy zaczęłyby się tutaj procenty. to jeszcze taki komunikat. Cześć Maciek, wysyłam podziękowania za Twoją pracę na kanale Fiat Marines. Często, jak podróżuję z dziewczyną autem, to opuszczamy filmiki, a później sobie z nich dyskutujemy. Akurat jesienią straciła pracę i wysłała CV do różnych firm z nowych dla siebie branż. Dwie, tam był taki odcinek, właśnie jak się przebranżować. Dwie firmy odpowiedziały i w dwóch przeszła wszystkie etapy rekrutacji. Też był taki odcinek, właśnie jak y, postępować na rekrutacji i dostała propozycję zatrudnienia. Jest w tym też właśnie Twoja zasługa. Także miło mi słyszeć takie rzeczy. Ja już tam Fiat Marines miałem tak powoli sobie odpuszczać, może spauzować, ale no nadal y, jednak widocznie chyba muszę takie rzeczy cisnąć, gdyż to będą rzeczy, które, które prawdopodobnie. Będą bardzo, bardzo popularne w nadchodzących 24 miesiącach. Okay? Czyli, um, jeżeli będą problemy z pracą, jeżeli ktoś chce potem wyjść bardzo zwycięską, zwycięską ręką, no to tam będą takie właśnie rzeczy, żeby się nauczyć, jak postępować po prostu w takich sprawach. No, ja akurat tutaj z tych procesowych różnych y, y, rzeczy i obycia się y, w korporacjach, to mam dosyć duże, bardzo duże doświadczenie. Także, no, czemu nie? I teraz. Wracamy do właśnie Barego, czyli, yy, czyli tego ojca, ojca syna i brata firmy Digital Currency Group, czyli firmy, która jak wczoraj w tej dogrywce na tym, na YouTube tutaj, bo wczoraj zapomniałem, yy, jest, 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 jest ta sprawa pomiędzy Genesis a Gemini. To jest właśnie yy, firma, która posiada Genesis, ok? I teraz wszystko, to co wczoraj ten list z Gemini powstał, już typowo oskarże, oskarżający właśnie Digital Currency Group, czyli tego barego, że zrobili gotowanie ksiąg i jest tam Fraudulent Activity. O to chodzi, że ten list jest już bardzo, bardzo niebezpieczny dla Digital Currency Group i może, i może mieć właśnie zastosowanie w dumpie na BTC, gdyż tutaj jeżeli jest takie popełnienie takiego przestępstwa a założy się, że Gemini już poinformowało jakieś tam służby IRS i inne, no to wtedy dobiorą im się do tyłka, bo pamiętajcie, że Gemini, tak jak ktoś nie oglądał wczoraj okay, ma swoich userów którzy dali im pieniądze żeby oni sobie stakowali ale ten stake tak naprawdę był w Genesis, a nie w Gemini, dobra? I teraz Gemini, Genesis zablokowało te wypłaty, przez to Genes, yy, Genesis zablokowało te wypłaty, przez to Gemini też nie może oddać im z tej aplikacji Earn ich pieniędzy. Tam, co zrzucili sobie taką, taką lokatę, wiecie, staking czy coś takiego, no to nie mogą tego wypłacić. No i teraz właśnie Gemini pokazuje, jakie tutaj były różne rzeczy. Wczoraj sobie to przeczytajcie, co tam podałem na tym filmiku, tym krótkim tam 9 minut. No i dzisiaj tak patrzę, bo tam wczoraj czytałem, czytałem i mówię, Hmm, dlaczego mówię to pogrążyłoby, mówię grayscale. I okazuje się, że gen, ten digital, digital Currency Group posiada Genesis Capital, czyli taki trading desk, powiedzmy long desk, oraz Grayscale Investment, czyli Grayscale Investment to jest też twór tego barego. I yy, chodziło o to, że tam było pożyczanie w kółko tej samej kasy, generowanie i tyle. I teraz jest tam głosowanie, żeby usunąć Bitcoin Trust, czyli jeżeli będzie posunięcie do tego żeby że jest jakaś insolvency czyli brak płynności w tejże firmie no to dane, dane tam nie wiem prawo dany dany ktoś tam co, co jeżeli będzie sprawa jeżeli to wszystko po prostu tam nie wiem nie, nie wiem jakie body tam to się nazywa jakiś tam powiedzmy syndyk czy tam huk wie coś już tam dopadnie to wszystko i bo tam wtedy mają takie manko powiedzmy nie wiem około tam 1 2 5 tych miliardów dolarów, więc trochę sporo, prawda? No to wtedy będzie pewnie upadłość i będą musieli sprzedać te, rozwiązać ten Bitcoin Trust, czyli sprzedać te bitcoiny i to by zalało giełdę, tylko jest jedno ale, ok? W tej chwili to jest takie foodsterka tutaj na całego i rynek prawdopodobnie już to wycenił częściowo, a w tej chwili... Nie ma jeszcze tej obawy, dlatego rynek jeszcze nie zareagował. Jeżeli nagle zobaczymy, jaki spadek ceny, to prawdopodobnie w ten sam dzień lub później, powiedzmy, będzie już wiadomo, że Genesis będzie musiał sprzedawać, znaczy ten Bary, huk wie już, które to ramię, bo już straciłem ten, ten, będą musiały po prostu sprzedawać te wszystkie bitcoiny, no i tym samym zalać ten rynek. Więc bardzo ciekawa jest ta wojna, bo ta wojna może być właśnie tym ostatnim tchnieniem, jakie nam jest potrzebne, bo tej kasy nie ma. Po prostu tej kasy nie ma. Ta kasa została ugotowana, dlatego jeżeli Greyskill będzie sprzedawać to wszystko, no to wtedy te monety, czyli Ethereum Classic, Zen, Zen to bardzo niedoceniona moneta, powiem. Bitcoin, Zcash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. I nie wiem, czemu bitcoin cash jest to dwa razy, no bo chyba ten fork, tak? Nie wiem. I mana, ok? Będą tutaj właśnie e, ten, to chyba jakieś jest, i będą pewnie dampowane na maksa. Także miejcie na uwadze, zwykle nie, zwykle news, który się ukaże, już. Wewnętrzny rynek już będzie wiedział, że to o to chodzi. My jeszcze tego nie zajerzymy, dopiero pewnie za dzień, za dwa, ukażą się newsy typowe już o bankructwie, wtedy my to założymy. Jo, będzie tu fir, ale to już będzie wycenione, to już będzie goodbye, ok? Więc miejcie po prostu to na uwadze. Na razie rynek zachowuje się tak, jak mówiłem, idealnie na taki dump byłoby podwyższenie ceny, podwyższenie ceny. Już tylko pokażę to na chwileczkę. Jak mamy, zobaczcie, GBTT Trust, jeszcze jak mówiłem o tym wcześniej, tradowana była na 8 dolarów, czyli tak jakby Bitcoin był po 8 tysięcy i zobaczcie, od razu wzrosło tutaj do prawie 10 dolarów, czyli poszła 20% w przeciągu paru dni. No i to już jest, jak ktoś po takich likwidacjach mówi, to już jest znacząca suma, prawda? Znacząca suma. Więc idziemy dalej. Tutaj zrzutka jak zwykle, na, tym razem na, dla Wojtka. No cel jest bardzo duży 900 tysięcy no mam nadzieję, że widzicie takie małe wpłaty, ale jeżeli będzie to parę tysięcy ludzi, to praktycznie wiecie, takie nawet 50 zł, jakby to było przez 1000 ludzi, to już jest 500. Znaczy to już jest 50 tysięcy, To już jest coś, tak. 30 i ten. Także no nic. Jak zwykle co odcinek zachęcam na takie różne rzeczy, tym bardziej, że w tej chwili w dobie takiej inflacji za dychę czy dwie to praktycznie i tak nic nie kupicie w sklepie, nawet nie podrapiecie się po głowie. Crypto baubles? Piękne to jest strzały. Pamiętajcie, że wystrzały tych monet okay, są tutaj podane po to, że już jest za późno, ale jest to ustawienie na shorta. Tak? Zobaczymy, Zobaczcie, że zaczęła ruszać się Iluvium, czyli stare projekty, właśnie play to N mogą się poruszać, ale to mnie najbardziej zaciekawiło. KOKOS. Pamiętajcie, Web 3.0 mogą coś tutaj zacząć pokazywać te projekty. Ja już dawno ich tutaj nie miałem na, na szali. Tu mam fantokeny. E, fantokeny Barcelona też trzeba uważać e, właśnie zaraz zobaczymy jeszcze tylko Barcelonkę szybciutko, Barcelonka no pod spodem trochę tak no, walczy, walczy, walczy jeżeli Barcelona załapałaby tutaj taki spadek e, na, do tego poziomu to bardzo jestem tutaj za, tego, zainteresowany takim, e, takim obrotem spraw ale zobaczmy teraz tylko nie wiem czy nie skasowałem Web 3.0 nie Web zero. zobaczcie takie trochę spadki, ale Web zero się zaczęły tutaj trzymać Um, właśnie, kokos. Nie wiem, czy kokos jest dobry. Pamiętam, czy kokos jest w Web30? Nie wiem, może się pomyliłem. Chyba pomyliłem z Dodo sorki. Z Także to nie Web30 przez przypadek, to wyszliśmy na Web30, ale już wracam na yy, Fantoken. Tak, pomyliłem chyba z Dodo, zgadza się. Z Dodo, do, do, do dobra, później to, później to od, odkręcę. Więc tyle. Nie wiem jeszcze, czy ktoś z Was patrzył na Ksen, ok, ale Ksen od dłuższego czasu zachowuje tutaj taką dywergencję. Właściwie RSI jest tutaj na, na dole. I zobaczcie, jak RSI jest na dole. To często właśnie od tego momentu są te wybicia. Tutaj też było. Zobaczcie, i też było te wybicie. I teraz schodzimy cały czas do dołu. RSI cały czas rośnie. Mamy dywergencję, mamy hype, więc uważajcie sobie na ten projekt. Tutaj ja czekałem na przykład po tej spadku takim dużym, jak tu było najwięcej gadane to ja tutaj czekałem sobie i kupowałem więcej za, ja wiem, 0,02. Ja mam tą monetę, także tutaj, nie wiem, jest dużo bardzo shillerów, dilo bardzo wszystkiego, tylko ja to, ja to wziąłem sobie na taki dłuższy, dłuższy, dłuższy okres, nie tam na jakieś, nie wiem, rzeczy. Po prostu jest tutaj dużo zer i wiem, że takie community, lubię takie duże, duże zera i bardzo dużo się dzieje tutaj. Jest po prostu ogromne community, więc, no nie wiem. To, jak sobie, jak sobie uważacie, to nie jest żadna porada. Fed yy, będzie, Fed, każdy czeka na to, co zrobi Fed, co zrobi Fed. Tak, każdy czeka, co zrobi tutaj Fed, więc bardzo szybko, myśmy tutaj pokazywali już wiele, wiele razy. Fed w tej chwili jest sprawdzany przez dziesięcioletnie obligacje. Zobaczcie, obligacje zaczynają spadać, czyli pieniądze z Fedu zaczynają, znaczy z Fed funding rate, repo facility zaczynają być kupowane obligacje. Jeżeli obligacje zaczynają być skupowane, to znaczy, że kasa tych bankierów leci tutaj Wall Street, tak, do obligacji i to już pokazywałem wiele razy i obligacje jako pierwsze zaczynają topnieć, to jest yield z obligacji, więc on topnieje, bo ceny zaczynają rosnąć i wtedy i wtedy e, to wszystko zaczyna tutaj spadać i rynek zaczyna się napełniać, tylko na początek obligacje, jedz z obligacji maleje, druga faza FED spuszcza tutaj z tonu okay? trzecia faza leci wszystko na łeb, bo FED już zaczyna luzować rzeczy jak zaczyna źle się dziać na rynku, jak zaczyna źle się dziać na rynku i możemy tutaj zobaczyć sobie na przykład cenę SP500 weźmy sobie to, włączmy, włączmy sobie na miesięczniówkę na przykład, ok, i zobaczmy jak to wygląda, dodać sobie FED Funding Rate, ok, i mamy, zobaczcie, jak już FED zaczyna spuszczać, nagle jest crash, zobaczcie tutaj, FED zaczął spuszczać z tonu, nagle jest crash, FED zaczyna spuszczać z tonu, ok, tu już w połowie czasu, już troszeczkę w 2001 roku troszeczkę się spóźnił i zaczyna tutaj, weźmy sobie inne takie rzeczy, ok, tutaj FED zaczyna spuszczać z tonu, Bam, crash. Tutaj, tutaj akurat Fed, to trzeba brać na te wszystkie, to mniej więcej gdzieś w tym miejscu, tak? Tutaj Fed zaczął spuszczać z tonu, spuścił bardzo dużo i bam, proszę bardzo, z 4, 340 dolarów spadliśmy na prawie 215. Ogromny spadek. Ogromny spadek S&P, więc jak widzicie, ten wskaźnik jest bardzo, bardzo dokładny, i w tej chwili, zobaczcie, Fed jeszcze nie spuszcza z tonu, więc ta giełda może tutaj jeszcze się utrzymywać, ale. FED teraz bokiem, mi się wydaje, przez 6-7 miesięcy by tak bokiem poszedł. To jest miesięczniówka, wiecie. I wtedy nagle zacznie tutaj spadać. Zobaczcie, około, tak jak to wyliczyliśmy, to było to około, wyliczyliśmy to, to było około roku czasu, jak szliśmy. Od 9 chyba do, yy, do 12 miesięcy. Ja to w, głównie w dniach pokazywałem, ale tak mniej więcej to wygląda. Więc tak ten wskaźnik wygląda. Teraz oczekiwałbym właśnie rajdu bokiem. Więc oni tam mówią o inflacji, mówią o Yy, tutaj sobie tu poświetliłem momencie o właśnie no mówią ich interesuje nie tyle inflacja co yy, na godzinę tak wage growth i o to chodzi że tak długo jak płace będą rosły i stawki godzinowe będą tutaj rosły tak? to oni będą trzymać stopy lub je podnosić to jest według nich fed nie chce żeby giełda rosła fed nie chce żebyś ty czy ktoś inny na emeryturze miał kasę Fed interesuje, żeby zbić ceny, żeby zbić inflację, żeby było wszystko małe. Czyli nie działają w interesie nikogo innego, ponieważ mają to gdzieś, a fundusze emerytalne po prostu skupują to, co jest. Bo nie ma takiego flexible prawa, więc uważajmy na, na to, jak oni to właśnie widzą. I tutaj oni mówią, że chcą właśnie cały czas yy, patrzeć na inflację, która no, jest nieakceptowalna. Oni no myślą, że ją zbiją do 3-2%, do więc to jest bardzo ciekawe. Jak oni to będą robić? Mi się wydaje, że są w błędzie, ponieważ właśnie stopy procentowe 10-letnich obligacji, czyli rentowność 10 obligacji pokazuje, że Fed się myli, że to nie będzie tak, jak oni mówią. Okay? Tu jeszcze tylko Zetli będą tutaj na właśnie Metaverse Discovery w lutym 2023. Więc Zetli to też się tutaj szykuje na powstanie. W sumie ten projekt, nie wiem, jeszcze nie ma swojego w ogóle a ma już tyle partnerstw, tyle wszystkiego, i tak jak e, często jest nazywany właśnie taką e, Chilis, czyli takim powiedzmy socjo, znaczy się, od e, Warszawy do Dubaju, czyli całą tą e, wschodnią Europę, Azję i tam wszystko, wszystkich sportowców. Więc no mówię, tutaj akurat jest duże zaplecze, ogromne zaplecze. No i zobaczcie, miński tutaj właśnie efekt. Spójrzcie, Cathy Woods kupuje. Coinbase Shares, mimo tego, że Coinbase zwalnia. Czyli to jest normalne, słuchajcie, to tak jak w bankach, okej? Okay? Dużo ludzi siedziało na słuchawkach, dawało kredyty, teraz ci ludzie nie są potrzebni, więc bank nie będzie nikogo trzymał. Jeżeli w korporacji ktoś pracuje i widać, że jest jakiś projekt, tak? To zatrudniają ludzi do tego projektu. Jeżeli ten projekt się kończy, zwalniają tych ludzi lub przekładają ich do nowego projektu, jeżeli taki powstaje, jeżeli projekt się zawalił, wywalają wszystkich na zbity ryj. Tak to wygląda w korporacji, dlatego powiedzenie, że jesteście tylko cyframi, numerkami, tak właśnie to wygląda. No i zobaczcie, zobaczcie. Wchodzimy, sporo miliony klienci getin Nobel Banku, żądają zwrotu pieniędzy i kierują sprawę do Łoiku, tak. Koiku, czy tam przeanalizowaliśmy sytuację 330 osób, które czują się oszukane przez Getty Nobel Bank. Niemal 90% to emeryci. Najmłodszy obligatariusz miał 18 lat, najstarsi byli pod 90. Średnio ludzie wpłacili po 110 tysięcy złotych, czyli znowu jakaś tam instytucja która de facto powinna grać jako zabezpieczenie jako ufność yy, takiej powiedzmy dla takiego prze, yy, przeciętnego tak normalnego człowieka który się nie interesuje niczym yy, bo nie musi się interesować wszystkim tylko interesuje się swoimi sprawami yy, ma ekspertów od tego żeby mu to doradzali ma jakoś tam biuro które powiedzmy powinno się, powinno grać yy, w jego najlepszym interesie. I proszę bardzo wszyscy zostali wydytkani normalnie. I mówi się, że tak, państwo zabezpieczy bank, żaden nie padnie, wszystko pięknie. I to są ci ludzie, którzy właśnie stracili. Oni kupili akcję tego banku pewnie w ramach jakiegoś tam e, czy obligacje tak? Już nie pamiętam. I ten pewnie w ramach jakiegoś tam doprocentowania, do że to jest dobra oferta tutaj i ciach do widzenia, pozamietali wszystkich. I już tych, tych te osoby nikt nie interesuje tych osób. Nikt, absolutnie nikt. Po prostu takie jest prawo. One dowiedzą się, że takie jest prawo. Oszukani zostali, oszukani jak, oszukani co. Oszukani gdzie? Dokładnie, tak to wygląda. No, i tutaj na bankierze widzę, zobaczcie Tomek Narkun, także już widać, że nasza tutaj kryptorebelecka ekipa zaczyna wchodzić już tutaj na strzechy, czyli duże ryby już zaczynają patrzeć na różne tutaj osobistości z naszego podwórka. Myślę, że teraz czas czekać na. Powiedzmy, nie wiem, e, tradera tutaj, chociaż może już tu był. E, nie wiem, Majka e, Satosiego albo na przykład, nie wiem, e, Filipa Koniecznego lub tam kogoś innego jeszcze. I już zacznie być tutaj cały taki, powiedzmy, powolny awareness na temat tego, że jest w Polsce silne krypto community, tak? Więc no cóż, e, brawo dla Tomka i ja się żegnam z wami. Jutro czekamy na właśnie e, Fed. Oraz to, co będzie z inflacją CPI, Core Inflation, Inflation, Cornflex, Witabix i inne Rice Cakes jutro będą. Także do jutra czekamy. Jak, jak zwykle ostatnio była mała pompka przy tej odczycie. Myślę, że Fed dużo nie podniesie. Albo będzie to 0,25, albo po prostu płasko. Okay? Bo nie ma na razie takiej zasadności, w tym bardziej, że oprocentowanie yy, obligacji zaczyna tanieć, znaczy topnieć, dlatego że banki, Wall Street mówią: Fed, możesz sobie mówić o swoich planach i straszyć, ale he, to tak słodko nie wygląda. Gospodarka zaczyna sięgać dna, a Fed patrzy na yy, stawki godzinowe i mówi, że jest małe bezrobocie, więc bezrobocie musi być większe, czyli. Yy, Władzą, zależy na to, żeby po prostu siepnąć. Tutaj wychodzi jeszcze, jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Tutaj wychodzi jeszcze bardzo e, ładny, ładna sprawa czytania bezrobocia, tak żeby jeszcze wrobić największą ilość ludzi. Posłuchajcie, bezrobocie w tej chwili jest bardzo, 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 bardzo małe. Okay? I tutaj e, wszelkie, nie wiem nie, czy rząd publikuje takie dane, mówią no bezrobocie jest bardzo małe, jest bardzo dobrze, bardzo tutaj. I źle to jest odczytywane. To nie, że jest bardzo małe. To znaczy, że rynek pracy jest już przegrzany. Jeżeli jest już przegrzany, bo co się dzieje, jeżeli jest bardzo mało ludzi bez pracy? To znaczy, że ci ludzie pracują. A jeżeli pracują, to część biznesów, która potrzebuje dużej zmienności, musi płacić premium, czyli ekstra za tych ludzi. Więc co powoduje, żeby spłaciła ekstra? Podwyższa im stawkę. Tym samym, co my robimy? Płacimy więcej za dany produkt. Co, co rośnie wtedy? No, ładnie, inflacja, już wszyscy jesteśmy tutaj na y, topie w tej informacji. Zobaczcie, ilu tak zwanych superekonomistów nie mówi w ten sposób, właśnie tak. Tylko gra w tą taką polityczną grę, albo i nawet nie wiem, ludzie, którzy tam są po jakichś tam tytułach, też to samo mówią. Już nawet już nie na takich politycznych kanałach, tylko na normalnych, a nie widzą, jak to właśnie jest zrobione z perspektywy biznesu. Czyli gęba. Pełną gębą. Jak ktoś nie wie, co jest gęba? Fiat Marines. Na razie. Cześć!